Cześć wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynam u jednego z sąsiadów. Jak widzicie, zbieram jabłka z tej jabłoni tutaj. Masa jabłek tutaj na tej jabłonce. W tym roku sąsiad pozwolił zbierać, więc zbieram owcom na zimę. I to za pierwszym razem, teraz już jadę to zawieźć. Cały worek, całe wiadro. Tu tego będzie jeszcze z 3 razy tyle, ale nie wiem, czy wszystko będę zbierał, czy jeszcze raz ino przyjadę, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj już czasu nie ma, na szybko przyjechałem trochę wyzbierać, już opadają, a zbieram prosto z drzewa, żeby nie były poobijane, bo takie całe, nieubite dłużej wytrzymują niż takie właśnie obite. Obite już zaczynają gnić, psuć się, więc lepiej całe zbierać. No a też zbieram teraz, bo już zaczynają pleśnić na drzewie, psuć się, zaraza chwyta, więc lepiej to teraz wyzbierać, a ta jabłka nie jest taka, te jabłka nie są dobre do przetworów, bo one są za kwaśne, nie rosną duże, tak jak widzicie, i one kwaśne są po prostu, ale owce przeleżą trochę w piwnicy i na zimę owcom będzie w sam raz. No. No i dobra, zniosłem jabłka do piwnicy do brata. Tutaj w kartonie będą siedziały do zimy. Jeszcze raz może objadę, ale to już nie dziś. Masakra. Lecimy do baranów. Kolejny dzień zbierania jabłek. Tym razem u brata na jabłoni. Tu jest jabłoń z bardzo wielkimi jabłkami, więc trochę stąd powinno być. Nie ma też dużo, bo ta jabłoń rodzi co 2 lata, więc rok jest mało, rok jest dużo. Tak jakoś ta jabłoń ma to do siebie. No i co, jabłek jest może nie za dużo, ale coś się nazbiera. Do wiaderka będę zbierał, nie chcę strzepywać jabłek, bo się obiją. Będą szybko psuły się, a tak pomału będę zbierał do wiadra. Później tu miotłę sobie przyniosłem, żeby z drzewa nie schodzić z wiadrem. To spuszczę na miotłę, później do taczek i pomału się to wyzbiera. Dobra, zaczynam zbierać. Dobra, z grubsza przebrałem. Zostało na drzewie już niewiele. Tamto już nie leży, bo to już nie dostanę tamtego. Musiałbym z drabiną przyjść, ale nie ma czasu. No i co, zobaczcie. Jabłka konkretne. W ręce się nie mieszczą. Wielkie jabłuszka. O. Są też takie mniejsze troszkę, ale te konkretne wielkie. One pójdą do piwnicy. Na zimę też się będzie przybierało do jakichś sałatek. I owcom też się nada. No i co? Teraz wyzbieram resztę tych, co mi pospadały, te obite, i zawiezę owcom, niech sobie obgryzają na bieżąco. Szkoda, żeby tu zgniły. Więc ładuję resztę tych jabłek i lecimy do pola. No i dobra, przyniosłem owcom te jabłka. Już tu mają. Na razie siedzą najedzone. Tamte gdzieś tam dalej się pasą, ale one tu wyczają, że jabłka leżą, to sobie to wygryzą. Zobaczcie, tu jest to największe jabłko, które spadło do takiego normalnego w porównaniu. No zobaczcie, jest konkret jabłek. No więc one sobie to zjedzą. No i co? Idziemy zobaczyć. Tutaj Benia na żarta leży.
odpoczywa, zobaczcie jaka gruba, najedzona pes. Szaleją po tej kwaterze cały czas. Co? Tu następne leżą dwie, Bianka i Frytka. O, przestraszyłem i wstały. A tam Bucio, Małgośka i Iskra też leżą. No, tutaj jednak dorwały się do grochu. Z początku nie chciały, ale teraz już widzę, że obgryzły. Ale tylko same liście nie uszkodziły tych pędów chyba, które idą do góry. Same liście obgryzły. Tak to wygląda. Widzicie? Taki pas od dołu, gdzie dosięgły, obgryzły, a do góry nie. Więc tu nie dosięgną grochów. Więc to już się nie ma co martwić. Też za niedługo będzie groch zbierany. To strat nie narobiły. U mnie też tam poobgryzały z fasoli, a z tego drugiego grochu z hostią, o dziwo, nie chcą, może to im nie smakuje. Niby mówiłem, że z tamtego też nie smakowało, obgryzły, ale tego jakoś nie chcą się chwytać. O, Guciowi idzie grzywa elegancko, rośnie kawaler, na dwa sezony zostaje, czyli na ten pozakaca i na drugi. No i wracając tu, jak widzicie, u mnie też poobgryzały tutaj, a tutaj gdzie nie gdzie ino po listku wzięły i resztę nie ruszały, a tu też od spodu liście wygryzły, góra została. No więc tak to wygląda. No, telefon miałem i przerwało. I akurat też Gucio zaczął obgryzać te liście z tego grochu. No więc nie wiem, czego tak wcześniej nie chciały, a teraz obgryzają, może przebrały to co lepsze na pastwisku i teraz chwyciły się za groch. Ale co, tu też wpuściłem, żeby chodziły po tej zagrodzonej kwaterze. Tu wypasą mi to zielsko, co jest. Będzie lepiej później robić tu. No i co, zacząłem też, jak widzicie, ryć tutaj szpadlem. Już taki kawałek niewielki zryty potąd. I dzisiaj jeszcze zryję tu do końca. I później poczekam jeszcze do zebrania grochu. Nawiezę tutaj obornikiem. Później się też ten drugi pasek tu zryje i będzie gotowe. No, tu z warzyw to jedynie grochy, jak mówię, zostały. No i tutaj jeszcze jedynie te gigantyczne arbuzy. Tutaj jeden i tutaj mniejszy drugi. One jeszcze niech sobie rosną do samej jesieni. Później się je zerwie, zobaczymy, czy jakiś w ogóle miąższ w środku będą miały, czy na zęba chociaż raz będzie. Uwidzimy. No co, tu wypasają mi do końca. Beńka przyszła. I co, też za tydzień pewnie tutaj przegrabię z grubsza to zielsko, trochę to przekopię i ten kawałek tutaj. I będziemy pomału sadzić maliny, żeby na drugi rok wzeszły. Tutaj myślę maliny sadzi tak rządkami, czyli tu rządek, trochę pół metra odstępu następny rządek i tak na całym tym kawałku tu. I później od brata wezmę troty, bo ma drzewo do pocięcia. I troty, które mu będą zalegały, to wezmę i obsypię dookoła te maliny, żeby tak nie zarastały. Będzie
eleganckie poletko z malinami, a później na drugi rok będę obsypywał też trawą z podkosiarki, jak się będzie kosiło, i też pomiędzy maliny wszystko elegancko się obsypie i nie będzie zarastało. No, tu wszystko się rozkłada w tej skrzynce. Nawiezione będzie elegancko na drugi rok. Tu są też pod spodem nasiona czosnku. Ten czosnek, który tu zakwitł, to skruszyłem te nasiona, rozsypałem po całym. No i powinno wzejść na drugi rok. Później się powydziera i w jakimś miejscu się to popikuje, żeby sobie rosło. No. Dobra, to na dziś wszystko. Zapasy jabłek zrobione. Jeszcze może w któryś dzień pójdę tam do tego sąsiada, co na początku filmiku jabłka zbierałem. Jeszcze nazbieram z worek, ale to bliżej jesieni. Tej późnej. Jeszcze niech leżą sobie te jabłka na drzewie. I tyle. I co? Na dziś wszystko. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.